Witam serdecznie na kolejnym filmiku z serii Pokój, Miłość, Dobro, czyli system miłości. Dziękuję, że jesteście, że słuchacie tej dobrej nowiny, którą wam głoszę. Przede wszystkim dobrej nowiny, bo czasami coś tam politykuje, pokazuje rzeczywistość tak, jak ja ją rozumiem i czuję. No ale przede wszystkim mówimy o miłości, o odpowiedzialności i o spontaniczności, o szaleństwie duchowym. Jak ojciec mówił, żeby zdobyć niebo, to trzeba być trochę szalonym. Więc życzę wam też szaleństwa, ale żeby nie skrzywdzić tym szaleństwem ani siebie, ani innych. Ale jak jest szaleństwo miłości, to na pewno się nie krzywdzi. Jogowie zresztą mówią, że cokolwiek byś zrobił, i tak wyjdzie źle na ogół. Każdy ruch, każdy ruch to jest reakcja i akcja. Więc oni medytują, żeby właśnie się ci czterech wielkich joginów, główny, co podtrzymują ten świat, żeby nie było reakcji, tylko miłością promieniują. U nas w tym świecie jest reakcja i akcja, i odwrotnie, więc co bykolwiek się nie zrobiło, to zawsze będzie problem, ponieważ żyjemy w trudnych ciałach, w trudnych warunkach, w grawitacji, w ograniczonym ruchem ręką, nogą, ciałem, słuchem. Wszystko mamy ograniczone. Nie znamy prawdy, nie wiemy, co się dzieje za ścianą, gdziekolwiek. Kto co myśli, tego też nie wiemy. A wiemy na pewno, jak ojciec mówi, że wszyscy mamy zarysowane dusze, więc różnie to może być w tym naszym grajdołku kosmicznym i na Ziemi. Więc trzeba uważać, być szalonym, ale z miłością i z dobrą intencją. Wtedy te szaleństwa nie przeszkadzają w zasadzie, ale trzeba się liczyć, że zawsze możesz być niezrozumiany czy niezrozumianą. Oskarżą cię o to czy o tamto, że masz kuku na muniu, że coś się w głowie poprzewracało. Powiedzą ci to najbliżsi albo najdalsi, jak cię zobaczą, że śpiewa, że się cieszysz, a oni mówią, jak to się cieszy, jak to trzeba płakać. No, trzeba się cieszyć. Czymkolwiek się cieszyć, wszystkim się cieszyć, złem smucić. Tak, no trzeba, ale nie możemy się cały czas smucić, bo się zdołujemy. No, już wam mówię, no to troszkę coś wam powiem też takiego. Już wspominałem o tym, że Niemcy i Rosjanie to są najwięksi nasi wrogowie od wieków zresztą. No ale teraz się okazuje, że są, widzicie. Przedtem tam sobie tak chwilę oglądnąłem w TVP Info taki program, dziennikarze i redaktorzy jakichś tam gazet wypowiadali różne zdania i byłem w szoku, muszę wam powiedzieć, że mówią to, co ja mówiłem, czułem, i inni opowiadają podobne rzeczy, że Ukraina już dawno, dawno temu nawiązała kontakt z Izraelem i były plany właśnie, żeby tych Chazarów stamtąd do Ukrainy przywieźć, bo tu są gleby i tak dalej, i tak dalej. Więc widzicie, wszystko się potwierdza. Już w telewizji o tym już mówią. Oczywiście nie w dziennikach głównych, tylko gdzieś tam inaczej. Publicystyka, polityka, takie rzeczy. Mało tego, mówili właśnie, że ja wam też to mówiłem, że Niemcy, a jeszcze mówili, że Niemcy powodują, chcieli zepchnąć Ukrainę z powrotem do Związku Radzieckiego, do Sowietów. Zresztą nas tak samo. Oni część by wzięli, a oni, Rusy, część by nas podzielili na pół. No może nie na całe, na idealne pół, ale jakieś takie o. I by się wszystko skończyło. I o tych planach też mówili w telewizorze, mówię wam. Nie, aż byłem zaskoczony, że takie rzeczy mówią. Że Niemcy chcieli zepchnąć Ukrainę. No, pierwszą rzecz, jaką zrobili w Unii Europejskiej, bo oni rządzą całą Unią Europejską, właśnie ci Niemcy, nie mówię, że jacyś inni, trzęsą tym wszystkim. No, co zrobili? Zrobili sobie jedną, umówili się z Putinem, ze Związkiem Radzieckim, z Sowietami, z Federacją Rosyjską, że sobie zrobią nitkę Nord Stream 1, Nord Stream 2, no i sobie zrobili. Po to, żeby ominąć Ukrainę i Polskę. Nie, przez Polskę nie puścili.
No i co? I chcieli w ten sposób właśnie nas załatwić. No i załatwili. To właśnie oni wywołali tą wojnę głównie. Ten niemiecki zachód. No ale i Rosjanie. No i oczywiście Amerykanie też przypatrują się, że też mają swoje interesy oczywiście w Ukrainie, tu i tam, jak najbardziej chcą wykupić wszystko, co się da. Niemcy zresztą też, jakieś resztki firm i tak dalej, chcieli to robić. Dla Niemców Ukraina to był sztuczny twór. Dlatego nie chcieli do Unii ich wpuścić. Zwlekali, zwlekali, nitki sobie porobili. No i zaczęło się. I to w telewizorze było. No to co? Ja wam mówiłem to samo. Że Niemcy tylko czekają na moment. Czekali. Ale ponieważ Ukraina się broni się szalenie. Już tak długo to trwa i wszyscy pogłupieli po prostu. Rosjanie i Niemcy zgłupieli kompletnie. No to nawet hełmy im tam tylko wrzucili jakieś, żeby tam żadnej broni, niczego oczywiście. Hełmy, no to śmiech na sali. No. Szkoda, że nie te nazistów hełmy. Powinni te stare jeszcze gdzieś tam odgrzebać i dać. Najbogatsze państwo w Europie rządzi tutaj wszystkim, całą Unią, z całymi wszystkimi krajami i takie numery wyczynia. Chcieli nas podzielić, ale jak mówię, Ukraina zadziałała i wszystko się pokomplikowało. I teraz i się Stany troszeczkę odezwały, a też były obojętne na to wszystko. Dobra, już dalej nie mówię nic, bo już wszystko wiecie. To, co powiedziałem, się jakby potwierdza. To poczytamy sobie i pamiętajcie, książki są w sklepiku. Nie oszczędzajcie pieniążków, bo to nie są drogie rzeczy, a będziecie mieć na całe życie refleksję. Ja z tego nic nie mam, już wam mówiłem o tym. Tylko zachęcam. To są słowa ojca Pio, bo chcę, żeby powiedział mi, że chcę, żebym się tym dzielił. I jeszcze wtedy, więc myślami się już dzieliłem, wyszły książki, więc sobie, to jest wiedza taka. No. Z wyższych sfer, że tak powiem. Która pokazuje nam drogę do nieba. Jak się zbawić. Jak się spowodować, żebyśmy żyli w spokoju, w dobroci, w miłości i szlachetności, w harmonii. Już tu na ziemi nawet. Też to możemy wywoływać i właśnie system miłości jest niebiański, więc chcę, aby ta harmonia była. Każdy, kto głosi miłość, jest w systemie miłości, tak naprawdę. Nawet jak nie słyszał o takiej nazwie. Trzeba głosić miłość. I idą nowe czasy, inne. Na pewno teraz będzie świat już inny, Europa całkiem inna. Niemcy troszkę może odpuszczą częściowo. Jeszcze, ale mają przejść jeszcze przez Polskę. Mam nadzieję, że nie zatrzymają się tutaj, bo oni jeszcze z tego, co wiem, to nawet w konstytucji mają jeszcze, nie zmienili konstytucji. To są dziady jedne, że tu ten cały Śląsk należy do Niemiec jeszcze. Oni mają tu chrapkę cały czas. Opole, Wrocław, te wszystkie tereny tutaj. Więc nie będzie wojny totalnej, takiej nuklearnej czy coś. Raczej nie, tego nie przewiduję, tego nie czuję. Tylko tutaj zamieszanie w Europie będzie ogromne i jest już, żeby się zmieniło się, żeby Niemcy przestały rządzić i Rosja. To o to chodzi. I przestaną w końcu. Będziemy mieć inne relacje, całkiem inne. Będziemy głosić inne wartości, głębsze, lepsze, a nie tych z Brukseli wariatów wszystkich. Przecież tam są nienormalni ludzie i nasi pojechali tam, jeszcze głosują przeciw Polsce. Ta partia Tuska to po prostu, czy SLD, tych lewicy, to po prostu wszystko do wykasowania kompletnie, bo to się nie nadaje już do niczego. No, pewno, że tutaj też rządzą wiadomo kto, już nie będę powtarzał, ale ktoś musi rządzić jeszcze, nie? Tamci to by nas pogrążyli, od razu by się... Nie, Wałęsa pamiętacie, jak powiedział, żebyśmy się poddali Niemcom i Niemcy by nas zebrali. No, on do tego dążył i Tusk też dąży do tego, żeby podzielić Polskę i żeby Niemcy sobie zabrali tutaj tereny. Przecież wiadomo to, o co chodzi, ale nie mówi się oficjalnie o tym. Czytam wam teraz refleksję. Miłość wymaga odpowiedzialności. Łatwo ją stracić lub pomylić z jakimś jej fałszywym obrazem. Wówczas przestaje być wiarygodna. Miłość należy nieustannie pielęgnować w sercu i wciąż
odnawiać przez duchowe doświadczenia i twórcze marzenia. Materialna miłość na ogół krzywdzi i sprawia wiele przykrości. Tak było ze świętą Zofią, którą bardzo skrzywdzono. Przychodziła do mnie święta Zofia ze swoimi trzema córkami, wiara, nadzieja, miłość, przez ojca Pio. Tak było ze świętą Zofią, którą bardzo skrzywdzono, oraz innymi wspaniałymi osobistościami. A my odczuwamy to identycznie, tak samo. Potrzeba czujności, póki nie znamy wielkich tajemnic życia. Musimy czuwać, sterować swoim umysłem, swoimi uczuciami, i wszyscy powinni to robić, nie tylko my, systemowcy, wszyscy po prostu muszą to robić, żeby nie dochodziło do takich rzeczy, jakie są. Bo już mówiłem, przyczyną wszystkiego jest zawsze zła świadomość, czyli egoizm głównie. Czytam dalej. Ciekawe słowa Jezusa. Ze względu na to, że do was mówię, już jesteście czyści. Widzicie, jaka jest wiedza niesamowita? Jeśli mówimy coś boskiego, pięknego i dobrego, o jakiejś wewnętrznej poezji, miłości, dobra i szlachetności, to oczyszczamy nie tylko siebie, ściany oczyszczamy, ale innych też oczyszczamy takim słowem. Bo ktoś, słysząc takie dobre rzeczy, zmienia się wewnętrznie. Coś mu się tam dzieje. O. Patrzy, no jak można, że można inaczej pomyśleć, inaczej odczuć. Może on ma rację akurat. To się zastanowi. I Jezus tak powiedział, ze względu na to, że do was mówię, już jesteście czyści. Dzięki ciekawemu mówieniu przychodzi refleksja, a przy refleksji otwarcie umysłu na nowe odkrycia ducha. Jezus znał umysły swych słuchaczy i wiedział, co się w nich dzieje. Dlatego mógł to powiedzieć, że już są czyści, albowiem przy takiej atmosferze zaczęli odkrywać swoje promyczki pragnienia nieba. No właśnie. Dlatego ważna jest wiedza i edukacja. To są najważniejsze rzeczy. Mówić dobrze i o pięknych rzeczach. Widzicie, teraz oglądamy te wszystkie scenki straszne. To wszystko to przygniata nas. Przygniata, smuci. A jakbyśmy zamiast tych rakiet, tego wszystkiego, tych strzałów, mieli strzały amorów, miłości do wszystkich ludzi. Kochali wszystkich jednakowo, przytulali się i mieli na względzie najwyższe wartości, czyli pocieszać się, że wejdziemy wszyscy do nieba, bo wszyscy wejdą, ojciec mówił. Piekła nie ma, mamy tylko teraz piekło, mamy stworzone właśnie. W kosmosie jest piekło tego typu. Nacisk psychologiczny i militarny, to jest piekło. W jaki sposób planuję opuścić ten świat? W nadziei czy w żalu i smutku? Takie pytanie. Następna myśl. Jezus, znając natury, nurtujący ludzi problem życia wiecznego, zachęcał go wyjaśnić dokładnie. Zechciał go wyjaśnić dokładnie, by nie pozostawić żadnych wątpliwości. Pokazał, jaka jest prawda. Umarł, a potem pojawił się znów. On już za życia bilokował, tak jak ojciec Pio, ale nikt o tym nie wie. Ewangelie po prostu są pofałszowane, pozmieniane, tłumaczenia zmieniły wiele. Gdzieś tam pamiętam, to kiedyś już ktoś tam opisywał właśnie, że ktoś przetłumaczył zamiast baranka, gdzieś w Afryce chyba, zamiast baranku Boży świnka chyba tam była, świnio Boża, coś takiego tam było. Więc wszystko można pozmieniać i zmienili. To nie tylko, że tam troszeczkę nazwy, ale wszystko jest zmienione. Cała historia Jezusa jest zakłamana i wycięta. Od 12 roku życia nie wiadomo, co było, a przecież wiadomo, że żył. Mogli pisać i opisać, ale nie chcieli, bo był normalny po prostu i dlatego wycięli to. Zachowywał się jak normalny człowiek, a nie jak Bóg, bo nie był Bogiem, tylko aniołem. Czystym, który zeszedł dobrowolnie z nieba na tą ziemię. Żył już na innych też, oczywiście. Od tej pory, raz na zawsze, sprawa stała się jasna. Pokazał swoje niebiańskie ciało. Wcześniej w obecności świadków pokazał swoje oryginalne ciało na górze Tabor.
Po swej śmierci, kiedy Jezus pokazywał się dla Tomasza, było to nie do uwierzenia. Zażądał od Jezusa, aby dał się dotknąć, włożyć palce w jego rany. Tomasz dotknął jego ciała, nie mógł jednak uwierzyć, że po śmierci można mieć drugie ciało. Ojciec Pio używał duchowego ciała za życia. W naszych czasach często bilokował i przenosił się w różne miejsca na świecie, mając fizyczne jeszcze ciało. Bilokował. Wiele osób jednocześnie go widziało w różnych miejscach, wioskach. Podobnie jak Jezusa, ale o tym Ewangelie nie wspominają. Wszystko można w tym, który mnie umacnia. Święty Paweł również wspomina o ciałach niebiańskich. I tak cytuję. Jak są ciała ziemskie, tak też są i ciała niebieskie. Ziemskie ciała potrzebują samochodów i samolotów, by się szybko i daleko przemieszczać. Ciała niebiańskie dokonują tego za pomocą myśli, podróżują wehikułem duchowym. No. Jeszcze jedna myśl. Nie wyobrażaj sobie, nie myśl, nie rozważaj, nie medytuj, nie działaj, pozostań w spokoju, bowiem czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują. Taki cytat z tych fałszywych pism. No niektóre są fajne, trzeba przyznać. Nie bądź podniecony urodą przedmiotu. Do duchowych rzeczy przyłóż duchową miarę. Duchowość bez pamięci, wyobraźnia, wyobrażeń, przeczuć i dedukacji. Duchowość najczystsza, mądra, nie według form ludzkich, które mogłyby cię niepokoić, ale duchowość niewyobrażalna, promienista, szeroka i długa, jak pustka przestrzeni, która jest i tak maleńka w porównaniu z pięknem Boga. Przeobraź się w niebiańskiego anioła, kiedy zrozumiesz, dlaczego wyszedłeś z nieba oraz gdy zobaczysz, co stworzyłeś bez podstaw miłości. Naucz się dialektyki pomiędzy niebem a ziemią, a wszystko będzie cię cieszyło, czy będziesz coś robił, czy zupełnie nic. Nie trzeba nic robić tak naprawdę. Widzicie, płuca nasze, oddychanie, no my nie robimy, same się. Serce same pompuje, płuca same oddychają, myśli same nam tutaj wirują, nic jakby bez naszej woli tak naprawdę. Wszystko się dzieje samo, ale niestety, żeby wywołać wojnę, to już trzeba dużo pracy, wysiłku i głupoty. I to wywołuje właśnie egoizm, polityka, później się pojawia różne wersje podziału świata na różne strefy, no i takie rzeczy. Dobra, lecimy dalej jeszcze. No ostatnia myśl. Tam, gdzie są dobre pragnienia motywowane serdeczną miłością, tam zła świadomego nie ma. Jest uwielbienie, wdzięczność, stan zachwycenia się wszystkim. Nie można naigrywać się ze słów Jezusa. Wyraźnie powiedział, że wszystko zależy od naszych pragnień. To Jezus powiedział. Jeśli one będą nastawione wyłącznie na materię, wówczas nasze królestwo pozostanie materialne. Śmierć niewiele zmieni. Będziemy umierać, rodzić się, umierać, rodzić się, umierać i rodzić się, aż ostatni raz zapragniemy, żeby już więcej tutaj nie żyć. Zmądrzejemy na tyle, że powiemy sobie, już nie daję rady, kurczę, już nie daję, już nie chcę tu żyć, bo to jest męczarnia, ale to dopiero po wielu wcieleniach tak się do tego dochodzi. Jak się już rodzisz, to potem już masz to poczucie, bo już doświadczyłeś tego wcześniej, teraz ci doszło trochę jeszcze więcej i już nie chcesz się rodzić. No to już jesteś gotowy. Dobra. Kto tak myśli, to znaczy, że już ma w planie pójść do nieba. A jak ktoś chce tutaj wojować sobie, stwarzać sobie pseudo niebo, pseudo piekło, no to tak, no to cóż. Parę punkcików. Z historii Kościoła. (Śmiech) 1263. Zatwierdzono przyjmowanie komunii pod jedną postacią. No widzicie, to wszystko w czasie trwało. Kombinowali, ile się tam dało. To wszystko jest pic na wodę. Ojciec mi kiedyś powiedział, no jak gdybyś 100 tysięcy komunii przyjął, to i tak to ci nic nie da.
1264 ustanowiono uroczystość Bożego Ciała. Teraz są procesje, przedtem też były na Boże Ciało. Jakie tam Boże, materialne, matryksowe ciało, jakie tam Boże. Boże Ciało to jest w niebie dopiero. 1275 pojawiły się dyskusje na temat płacenia daniny. W odpowiedzi papież ekskomunikował całe miasto, Florencję. Niewyobrażalna rzecz. Widzicie, to te same czasy, wszystko się jakby powtarza, ale ten reset, który teraz następuje, już będą inne czasy, bo jest większa inteligencja, większa świadomość ludzi, mamy już dostęp do każdej wiedzy praktycznie, ludzie są podkształceni, czują inaczej i teraz się wszystko wymiesza. Niemcy po prostu ogon pod tyłek, że tak powiem, Rosja też osłabnie i pójdzie inaczej wszystko. Unia się rozleci, w pewnym momencie już nie będzie taka jak teraz, będzie inna całkiem. Ci urzędnicy muszą odejść, bo przecież tam są chorzy ludzie, wszyscy. I właśnie oni tą wojnę wywołują między innymi. Podżegają. Popierali przecież te nitki dwie. To właśnie mają teraz. Jeszcze nas oskarżają, że my przyjmujemy uchodźców. Paranoja po prostu. Jeszcze chcą nas ukarać za to. Wszyscy do wywalenia, wszyscy w tej Unii Europejskiej, wszyscy jak jeden i jedna. 1311. Papież Klemens V jako pierwszy ukoronował się potrójną koroną władcy, ziemskiego władcy. Jednego wielkiego głupka z siebie zrobił. No, Jan Paweł II tą tiarę sprzedał i bardzo dobrze zrobił. Chciał więcej zrobić, ale nie dał rady. Te banki chciał ruszyć, no to zagrozili mu. No cóż, dobra, to tyle może z tych wariactw Kościoła. Pomodlimy się i najlepiej zrobimy. Za pokój, za to, żeby ten reset, który nadchodzi, dla Niemców, dla Rosjan szczególnie i dla Brukseli, żeby się odbył, żeby zmądrzeli, żeby poczuli miłość w sercu i spokój i dobro dla wszystkich jednakowe, żeby zaczęli kochać wszystkich jednakowo. To, co ja głoszę w systemie miłości, ojciec Pio też głosił to. Żeby pokochać wszystkich jednakowo, otworzyć granice i serca, umysły i wszystko inne otworzyć, żeby każdy miał dostęp do piękna, dobra, szlachetności, żeby nie było jakiejś mafii. Mafii nie będzie, jeśli ci mafioi też to zrozumieją. No, trudna sprawa, no ale inne czasy nadchodzą, lepsze. Nie martwcie się. Dużo spokoju wszystkim życzę i módlmy się o ten spokój i za te osoby, które zginęły, tam cierpią niesamowicie, żeby poszły do nieba lub się w dobrych warunkach urodziły, żeby szybko doszły do nieba w systemie miłości. Oczywiście modlimy się za tych, ja się też modlę za te wasze wszystkie prośby, które do mnie się zwracacie, żebym się pomodlił za waszą córkę, za tych. Modlę się po prostu, robię to, co potrafię. Dlaczego nie odmawiam nikomu modlitwy? Ona mnie nic nie kosztuje, przecież to są myśli. Znaczy kosztuje czasu tylko trochę. Ale ofiarowuję za te osoby. Wszystkich was polecam ojcu Pio, cały system miłości. Dzisiaj dzień mężczyzny, więc wszystkich mężczyznach pozdrawiam, trzymajcie się dobrze i nie dajcie się wciągnąć, nie chodźcie na żadną wojnę nigdzie. Odmawiajcie. Trochę tak jak Świadkowie Jehowi właśnie, żeby nie iść do wojska. Po co bronić? Co tu bronić? Egoizmu bronić? Ktoś sobie coś tam wywoła, a teraz wszyscy muszą iść i przelewać krew przez jakiegoś złego anioła.
Wszyscy się jednak zbawią, więc miejmy dobrą nadzieję dla wszystkich i wszystkim dobrze życzmy. I módlmy się o to, żeby jak najszybciej oni otrząsnęli się, oświecili, bo to tego im tylko potrzeba, niczego innego. Nie krzesła elektrycznego, bo ojciec mówił absolutnie, nie ma kary śmierci, nie wolno. Trzeba znieść karę śmierci. No i w Polsce nie ma. Wszyscy mają szansę się nawrócić w tym, w kolejnym czy setnym życiu. Wszyscy mają i wejdą do nieba. Więc czytam wam na koniec Maćka. Żal Boga. Taki tytuł. Akurat takie na czasie to są dość te jego myśli, wiersze. Żal Boga. Piekło. Sens zatruty chorobą, ograniczonością służby, śmiercią. Paradygmat cierpienia, pokorę. Niepokorny Bóg, nieznający słowa przepraszam? Nie wyszło mi stworzenie. Niebo nie było idealne, bo wkradła się doń pycha. Wam nie wyszła ziemia. Tylko aniołowie ziemi znają słowo przepraszam. Zostali przymuszeni. A Bóg oczami kamer w naszych sercach ogląda bezpośrednią transmisję z piekła na ziemię. Na ziemi. Z Auschwitz i Jerozolimy, z Iraku, Rosji, Afryki, z milionów hospicjów zalegających na raka i nic go nie boli, nie chwyta za serce, nic go nie bierze, nie dorajdę stworzenia. Taki wiersz. Ojciec właśnie kiedyś tam mówił, że Bóg nie jest niedorajdą. To Maciek to widzę wykorzysta akurat w drugim kierunku. Bardzo dobrze to ujął w wierszu, jakby odwrotnie. Nie jest niedorajdą, jest najpiękniejszym, najwspanialszą istotą, najlepszym rodzicem, ale jak zawsze to będę powtarzał, dał wolność. Musimy, samiśmy to zepsuli, sami musimy naprawiać. Bóg i tak wysyła różnych ludzi. Teraz mamy dzięki dobrym ludziom, dobrym aniołom, jakąś tam technologię, internety i inne wszystkie rzeczy, więc możemy głosić, mówić, przekazywać sobie informacje duchowe również, nie tylko te matrixowe. Więc wszystko trzeba sobie podporządkować miłości, jak Jezus nawet mówił, że nawet nieuczciwą mamoną trzeba sobie zyskiwać przyjaciół. Więc takie matrixowe sprawy to są trochę nieuczciwe, no ale trzeba w każdego przyciągać do dobrej miłości. Wtedy będzie cudownie. U nas jako tako głodu nie będzie, będzie tylko raczej droższe wszystko. No gorzej będzie chyba tam gdzieś w Ameryce, w Afryce Południowej, bo wszystko z Ukrainy, z Rosji szły ogromne ilości, ileś tam prawie 90% zbóż, kukurydzy. No i teraz będzie problem tam, bo tutaj się rozszerzyło wszystko. Nie będą tak szybko od razu produkować. No ale pokora. Szkoda tylko tych ludzi tutaj, tych, którzy teraz cierpią strasznie. Dobrze, to do wszystkiego przyłóżmy miłość i rękę z chlebem, jak ojciec mówił. Z chlebem każdemu wyciągnąć i dać chleb. W cudzysłowie, oczywiście symbolicznie mówię. Dzielić się po prostu. Jak możemy i czym możemy, żeby wszystkim było w miarę równo dobrze, a nie tylko oligarchom lub jakimś tam politykom wysokiego szczebla. To jest błąd systemów, niestety. Trzeba zmienić ten system, najlepiej na system miłości. To do jutra. Trzymajcie się i pa, pa.